Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie troszeczkę o oczyszczaniu twarzy. Jak zapewne widzicie już po tytule, mowa będzie o koreańskiej metodzie oczyszczania twarzy. Ja koreańskimi metodami oczyszczania twarzy, w ogóle dbania o urodę, interesowałam się już od jakiegoś czasu, ale dzięki mojej koleżance Oli wpadła mi w ręce książka Sekrety urody Koreanek, którą przeczytałam od początku do końca, bardzo mnie zaciekawiła, także polecam, jeżeli też interesujecie się tym tematem. I tam najbardziej zainteresowała mnie dwuetapowa metoda oczyszczania skóry twarzy, które ponoć Koreanki stosują zarówno rano, jak i wieczorem. I polega ona na tym, że w pierwszym etapie oczyszczamy skórę twarzy olejami, czyli produktami na bazie olejowej, co ma za zadanie rozpuścić tłuszcz z twarzy, czyli sebum, rozpuścić na przykład makijaż, czy jakieś produkty pielęgnacyjne, kremy, które nakładamy na skórę, które są na bazie właśnie olejowej. Natomiast po spłukaniu tej fazy pierwszej następnie nakładamy produkty, które są wykonane na bazie wodnej, jak na przykład pianki czy żele, i dzięki tej metodzie rozpuszczamy i zmywamy ze skóry wszystko to, co jest rozpuszczalne w wodzie, jak na przykład kurz czy jakiś brud, który osadza się na naszej twarzy w ciągu dnia. I ta metoda oczyszczania twarzy ma w 100% oczyścić nam skórę twarzy i z czasem poprawić jej kondycję. I ja zainteresowałam się tym tematem, dlatego jak może już wiecie, mam skórę przetłuszczającą się, zanieczyszczoną, skóra, która jest podatna na tworzenie się kroszt, jest to skóra zaskórnikowa również, więc pomyślałam, że takim oczyszczaniem może doprowadzę moją skórę wreszcie do takiego stanu, gdzie będzie prawie że idealnie czysta, czyli nie będą widoczne głównie te zaskórniki i może nie będzie się aż tak przetłuszczać. I zaczęłam stosować tą metodę. W pierwszym etapie właściwie nic nie zmieniłam w mojej pielęgnacji, w moim oczyszczeniu skóry, ponieważ metodę olejową już z jakiegoś czasu stosuję. Natomiast w drugim etapie wróciłam z powrotem do używania żeli czy pianek. Na początku był to żel do mycia twarzy, a później przerzuciłam się na piankę, gdyż jest ona delikatniejsza do skóry. I już po tygodniu zauważyłam faktycznie różnicę, że moja skóra była czyściejsza, były mniej widoczne zaskórniki, skóra była jakby taka rozpromieniona, rozjaśniona, więc stosowałam tą metodę dalej. I po około 2 tygodniach musiałam ją przerwać, ponieważ zaobserwowałam, że moja skóra bardzo się przesusza. Była nadpięta, ściągnięta, zwłaszcza tutaj w okolicach oczu, gdzie skóra jest delikatna i bardzo cienka. Ona po prostu zachowywała się jak pergamin. Wyglądało nieestetycznie, mimo że nakładałam sporą ilość różnych substancji nawilżających na skórę, jak tonik, który miał już w swoim składzie substancje nawilżające, serum do twarzy i krem, to mimo wszystko czułam dyskomfort na skórze i ta skóra była nadmiernie przesuszona. Dlatego przestałam stosować tą metodę, ponieważ nie chciałam doprowadzić do takiego stanu, w którym zaczęłyby się pojawiać coraz głębsze zmarszczki. Postanowiłam troszkę zmodyfikować swój olej do oczyszczenia skóry i dodać do niego emulgator. I tutaj to nie jest nic nowego nie wymyśliłam, ponieważ olejki myjące już istnieją. Jednak chciałam otrzymać taki idealny olejek myjący i stosowałam różne metody, próbowałam różnych sposobów, żeby ten olejek był jak najlepszy, jak najprzyjemniejszy w użytkowaniu. I myślę, że udało mi się taki uzyskać. Mianowicie, kiedy nakładamy ten olejek z emulgatorem na skórę i rozprowadzamy go. Możemy wykonać masaż, co ja staram się przynajmniej raz dziennie wykonywać podczas nakładania tego olejku. Wtedy ten olejek rozpuszcza wszystkie te substancje tłuszczowe, które nam się nagromadziły w ciągu dnia na skórze. Natomiast w momencie, kiedy chcemy już ten olejek, ten produkt ze skóry spłukiwać, możemy zwilżonymi rękami jeszcze wykonać dodatkowy masaż, rozprowadzić ten produkt i wtedy pod wpływem wody zaczyna nam to wszystko emulgować, ponieważ emulgator łączy wtedy substancje tłuszczowe z tymi substancjami wodnymi i wówczas również te substancje, które ten brud, kurz, które są rozpuszczalne normalnie w wodzie, też zostają fajnie połączone z tą całą emulsją i następnie przy spłukiwaniu zostaje wszystko usunięte z naszej skóry. Także moim zdaniem, przynajmniej i w moim odczuciu, jest to metoda, która łączy te dwie koreańskie metody oczyszczania skóry w jedno, a przy tym nie wysusza mojej skóry. Co jeszcze fajniejsze jest w stosowaniu takiego olejku myjącego. Kiedy stosowałam same oleje do oczyszczenia skóry i taki filmik na moim kanale już się pojawił o mojej pielęgnacyjnej rutynie, o olejkach, jakie stosuję na skórę, wówczas, możecie sobie oczywiście zobaczyć, wówczas miałam wrażenie, że mimo wszystko ten olej nadal zostaje na mojej skórze, że pozostaje taka cienka warstwa oleju i miałam wrażenie, że dokładnie nie jest wszystko z tej skóry spłukane i ta skóra nie jest idealnie czysta. Natomiast przy stosowaniu takiego olejku z połączeniem emulgatora po zmyciu skóra jest idealnie czysta. Mam takie uczucie, że po prostu na tej skórze nic nie zostało, nic się nie osadza. Co prawda skóra jest idealnie nawilżona, jest mięciutka, fajna w dotyku, tak jakbyśmy zastosowały dopiero co krem nawilżający. Jednakże nie ma tego uczucia, tej lepkości, tej tłustości na skórze i nie musimy jakoś intensywnie trzeć, żeby to wszystko ze skóry zetrzeć. Także pod tym względem naprawdę ten olejek myjący jest fenomenalny i naprawdę go uwielbiam. Już stosuję go kilka miesięcy i to jest moja metoda numer 1 w tym momencie do oczyszczenia skóry. Po olejku oczywiście nawilżam jeszcze skórę tonikiem i później stosuję serum i krem lub tylko krem, w zależności na co mam ochotę. Ten olejek myjący jest naprawdę rewelacyjny i jest bardzo prosto wykonać taki olejek. Potrzebujecie tylko właściwie 2 składników do wykonania takiego najprostszego olejku, mianowicie emulgator. I tutaj niestety musicie zamówić sobie gdzieś ze strony internetowej taki emulgator. Najlepiej, żeby to był emulgator w płynie. Można także zastosować ten taki emulgator w granulkach stały, jednak no tutaj musicie rozpuszczać na łaźni wodnej ten emulgator i później jakoś stopniowo łączyć z olejami i tutaj jest to ryzyko, że po czasie ten emulgator może się z tego olejku wytrącić do takiej postaci stałej i będzie to niezbyt komfortowe w użytkowaniu. Dlatego najlepiej użyć taki emulgator w płynie. I ja tutaj mam kilka takich propozycji dla Was. I jedną z takich substancji jest Cocamidopropyl betaine. To zamawiam z strony internetowej. Znalazłam taką tutaj, angielska strona internetowa. Mają dość przystępne ceny i nawet taniej to wychodzi, o wiele taniej niż wcześniej, jak zamawiałam z polskiej strony. Zrób sobie krem. Te substancje naprawdę wychodzą o wiele taniej. Ale nie wiem, jak to wygląda z przesyłką, czy jest możliwa wysyłka do Polski i jaka jest cena. Tutaj przy zamówieniu powyżej 50 funtów mam wysyłkę gratis, więc zawsze staram się zamówić taką ilość. Substancja ta powstaje na bazie oleju kokosowego. Jest to bardzo płynny emulgator, który jednocześnie jest substancją pianotwórczą. Jest to substancja myjąca. Dodawana jest do szamponów, do produktów myjących. Jest bardzo delikatny dla skóry. Nie podrażnia ani skóry, ani błon śluzowych. Stosowany jest także w produktach dla dzieci. Ja najczęściej używam około 20% tego emulgatora i uzupełniam olejem. Może to być jeden olej, który nam służy, lub mieszanka olejów. Wystarczy wstrząsnąć buteleczką i olejek gotowy. W takiej kombinacji olejek myjący jest dość gęsty, a pod wpływem wody wytwarza pianę. W przypadku, gdy dodamy około 5–10% emulgatora, uzyskamy lżejszy, bardziej płynny produkt, który niekoniecznie będzie się pienił, kiedy dodamy wody, ale również będzie spełniał swoją rolę i będzie oczyszczał nam skórę w bardzo delikatny sposób. Natomiast z polskiej strony Zrób sobie krem zamawiałam tego typu emulgator w płynie. Już mi się skończył, buteleczka jest pusta, chciałam ją zachować, żeby Wam pokazać. I tu jest emulgator kokoglukozy, który również jest bardzo delikatny, dodatkowo nawilża skórę. Otrzymywany jest też z oleju kokosowego, jest substancją myjącą, jest emulgatorem, więc fajnie też łączy się z olejem i bardzo szybko jest również wykonać taki olejek myjący na tej samej zasadzie co poprzedni. Tutaj jeszcze jest dodana substancja gliceryd kwasu oleinowego, który jest emolientem, czyli powleka nam skórę, zapobiega jej wysuszeniu. Może też być stosowana oczywiście na włosy i wtedy powleka włosy i zapobiega jej puszeniu, wysuszaniu, nawilżeje. Natomiast z formy nierozcieńczonej może powodować zapychanie skóry, czyli u osób, które są podatne na tego typu zapychanie, może powodować powstawanie zaskórników. Natomiast tutaj rozcieńczamy to i tej substancji jest naprawdę niewiele. Ja w każdym razie nie zaobserwowałam u siebie żadnych negatywnych zmian po stosowaniu tego oleju myjącego z tą właśnie substancją. Także możecie ją użyć, nie widzę przeszkód i również z tym, jeżeli będziecie mieli trudność zamówić inne substancje, inne emulgatory w płynie, to możecie spokojnie zamówić ten emulgator i również stosować go do tego olejku myjącego. I trzeci emulgator, który już jakiś czas temu kupiłam, to jest Sucragel. Może być pozyskiwany z oleju kokosowego lub z oleju migdałowego. Ja mam ten pozyskiwany z oleju migdałowego. Jest to dość gęsty emulgator, który ma fajną właściwość tworzenia żeli z olejami. W stężeniu około 10% tworzy płynny olejek myjący, ale po zmieszaniu 20% do 30% emulgatora tworzy gęsty, niemal klarowny żel, który szybko emulguje w zetknięciu z wodą. I to jest bardzo fajna alternatywa też dla takich olejków myjących, fajnie się nakłada. Po nałożeniu na skórę, pod wpływem ciepła naszych rąk i skóry twarzy rozrzedza się, co sprawia, że rozprowadzanie produktu jest bardzo łatwe i przyjemne. I po dodaniu wody emulguje na naszej skórze, więc fajnie oczyszcza naszą skórę i nie pozostawia później takiej tłustej warstwy. Do wykonania takiego żelu myjącego na bazie oleju potrzebujecie około 30% tego Sucragelu. Ja używam zazwyczaj 30%, ponieważ lubię mieć pewność, że ten produkt jest dość stabilny. Zaczynacie mieszać ten emulgator bardzo intensywnie i stopniowo dodawać olej. Cały czas musicie mieszać i możecie zaobserwować, że stopniowo zaczyna gęstnieć i stopniowo zaczyna się robić taki żel. Także jeżeli zmieszacie ten emulgator z na przykład żelem aloesowym, to też może być taka alternatywa dla skóry delikatnej i wrażliwej do zmywania, też będzie fajną opcją. Możecie po prostu urozmaicać w olejki eteryczne, w jakieś substancje dodatkowe. Ja do mojego żelu dodałam jeszcze ekstrakt z buraka, żeby podkręcić jego właściwości pielęgnacyjne, ale także, żeby nadać fajny kolor takiemu produktowi, żeby mógł cieszyć oko. Dodałam także olejek eteryczny. Wszystkie olejki możecie wzbogacać jakimiś dodatkowymi witaminami, na przykład witaminą E lub olejkami eterycznymi. Także opcji modyfikacji jest tutaj bardzo dużo. Ja chciałam powiedzieć o tych najprostszych olejkach myjących, z których jestem bardzo zadowolona i zauważyłam już poprawy na mojej skórze. Nie jest ona przesuszona, jest dobrze nawilżona i świetnie oczyszcza moją skórę. Nawet po zmyciu właśnie takim olejkiem myjącym przecieram jeszcze wacikiem nasączonym tonikiem i na tym waciku naprawdę nic nie zostaje, wacik jest czysty, także świadczy o tym, że wszystko zostało zmyte ze skóry i skóra jest czysta, a jednocześnie niewysuszona. Należy jednak pamiętać, że w olejkach myjących, zwłaszcza tych lżejszych, bardziej płynnych, emulgator ma tendencję do osiadania na dnie buteleczki i przed każdym użyciem należy taką buteleczkę wstrząsnąć, żeby emulgator dobrze połączył się z olejem i dobrze nam zmył naszą skórę. Nie jest trudno kupić taki emulgator. Jeżeli kupicie taki emulgator w płynie, naprawdę starcza Wam na długo i możecie z niego zrobić kilkanaście butelek produktów olejku myjącego, używając rano i wieczorem i starcza. Naprawdę są to produkty bardzo wydajne, bo wystarczy tylko niewielka ilość. Fajne też się sprawdza właśnie w przypadku masażu twarzy. Możecie wykonać masaż twarzy, a następnie zmyć ten produkt. W przypadku osób, które stosują codziennie makijaż, ten makijaż jest dość ciężki, znaczy jest nałożone dużo produktów na skórę. Polecałabym najpierw wstępnie tym olejkiem myjącym zmyć te produkty makijażowe, a następnie po spłukaniu, w delikatnym osuszeniu jeszcze raz nałożyć ten olejek myjący i wówczas po kolejnym spłukaniu już mamy pewność, że ta skóra jest idealnie czysta. I naprawdę taki olejek mogą używać zarówno osoby, które mają problemy z przetłuszczaniem się skóry i przede wszystkim osoby, które mają skórę suchą, wrażliwą, ponieważ taki olejek nie zdziera tej warstwy lipidowej z naszej skóry, także naprawdę poprawi jakość skóry, stan skóry i nie będzie ona tak nadmiernie przesuszona. Ja się z Wami żegnam na dzisiaj, to były moje propozycje, mam nadzieję, że Wam się przydadzą i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!